Hej, gramy dalej w Somę. Ostatnio wał się do nas dobrało, ale na szczęście jesteśmy jeszcze w stanie używalności. Na szczęście możemy się poruszać, wyrwaliśmy się z masek, ze szpon, wał. No i chodzimy. Jeszcze żyjemy, nasz umysł żyje. Ale teraz ostrożnie. To, co nas dopadło, to był, zdaje się, ten proxy, o którym wcześniej czytaliśmy. Podobny trochę do człowieka. Nie wiem, czy proxy to nie powstało właśnie z Akersa. Ups. Okej, tutaj niczego nie ma. Jest za to potwór. I wchodzi tutaj. Niedobrze. Te dźwięki nie zwiastują niczego dobrego. Nie wiem, czy nas jakoś nie wyczuł. Ale nie. Nie wiem, czy kieruję się w dobrą stronę, czy się do niego nie zbliżam. Ups. Sięgnij! Dobra, tutaj niczego nie ma, natomiast... Teraz my się poruszamy jakimiś kratkami wentylacyjnymi. Chociaż słyszeliśmy poprzednio, że on też się chyba potrafi poruszać w takich dość wąskich miejscach. Trudno powiedzieć, on jest trochę jak zombie. Nie wiem, czy ma mózg, czy nie ma mózgu. A teraz gdzie? Nie tam. Tutaj też jest. Ups. Narobiłem hałasu, co nie było zbyt rozsądne. Niech on... Niech on wyjdzie sobie przez tamte drzwi. Wtedy będziemy go mogli wyminąć. Widzę tę wielką bryłę. Tuż obok nas. No niestety nie poszedł tam, gdzie chciałem, żeby poszedł. Może teraz. Tak. I teraz w miarę szybko, ale cicho jednocześnie. Tu chyba nie ma przejścia, więc tędy. Tutaj też nie ma przejścia? No to jakże to tak? A nie, jest. Są drzwi. Jest żółte światło. Dla mnie wyczerpujące są trochę te skradankowe fragmenty. Tutaj można wejść, ale tutaj nic nie ma, więc tam się cofamy. Tam są drzwi. Pewnie widzieliście, po co ja wam to mówię. Okej. On chyba znów jest tuż za nami. Natomiast pewnie przejdziemy do jakiejś kolejnej salki. Mam nadzieję, że nie wrócimy się w miejsce, z którego przyszliśmy. Słyszę go gdzieś tam za sobą.
Ciekaw jestem, kiedy te elementy skradankowe dadzą nam spokój, przynajmniej na jakiś czas. Jest ich w ostatnim fragmencie zdecydowanie więcej niż wcześniej. Widać, że wał dopadło wiele osób, wielu pracowników bazy. Ups. Dobra. Drzwi się same nie otwierają. No, czekamy na niego. Czy pójdzie w naszą stronę? Czy w inną stronę? Czy się wróci? No, niestety się wrócił. Tutaj musimy czekać na dogodny moment. Teraz zamknąłem. Dobra, jakby się tak schować tutaj, to może on znowu tam przejdzie do tego rozwidlenia i wtedy byśmy mogli go jakoś wyminąć. Chociaż nie ma teraz dużych zakłóceń, ale on tu jest, więc nie wiem, dlaczego tych zakłóceń nie ma. Teraz cichutko. Nie widzisz nas, prawda? Coś musimy znaleźć. Tamte drzwi były zablokowane, tak? Pod którymi się skryliśmy. Może teraz się odblokowały. Mam taką nadzieję. Tylko znów musimy go jakoś wyprzedzić. On niestety idzie w tym momencie w naszym kierunku. Mam nadzieję, że go zauważę. Tak, widzę go. Jeszcze. Nie wiem, nie zauważył nas chyba. To było ryzykowne. Ale na szczęście... A, teraz drzwi bezpieczeństwa są otwarte. Na szczęście on nie jest taki bystry jednak. On kieruje się głównie słuchem. Pod nami woda. Nie ma niczego w zasięgu. Tam nie doskoczę. Ta barierka mi blokuje przejście. Zatem woda. Kierujemy się w dół. Okej, są schody. Znaczy schody, drabina. Długa droga w górę przed nami.
Taka lokacja trochę jak z Tomb Raidera, bo bywały w tych grobowcach, zwłaszcza w nowszych Tomb Raiderach, takie właśnie zalane grobowce, gdzie trzeba było jakoś znaleźć drogę na odpowiednie kondygnacje, no z tym, że tam nie było elementów skradankowych, tak? Można było kogoś ewentualnie zastrzelić. I tyle. Chociaż wiadomo, że w nowszych Tomb Raiderach też się odradzali przeciwnicy po jakimś czasie, jak się zmieniła lokacja. No ale nie o Tomb Raiderach teraz mówimy. Co teraz? Tutaj jest drabina jeszcze w górę. Tu jest kolejna drabina, ale nie wiem, czy stąd możemy na nią wleźć. Więc przejdę tędy. Ale te lokacje są klimatyczne. Lokacje są klimatyczne, jak widać, bardzo szczegółowe. I tutaj naprawdę można pobłądzić w niektórych miejscach. Znaczy pewnie nie. Pewnie tylko osoby z taką orientacją w przestrzeni jak ja. Pewnie znów się trochę uszkodziliśmy po tym upadku. Ale na szczęście jest wyjście. Czy stamtąd my zeskoczyliśmy? Czy chyba tak. Więc może ta droga nas zaprowadzi gdzieś. Wyprowadzi stąd. Z tety, bo jesteśmy ciągle w tecie, tak? Uleczmy się trochę. Otwierają się drzwi, bardzo dobrze, potwora nie ma. Albo jest już. Tak, to miał taki mały zasięg, a teraz nas od razu zauważył. Wow. Czuję się, jakbym teraz rurami kanalizacyjnymi podróżował. Ocean, miejsce spokoju. Wprawdzie były takie niedobre roboty, które nam tutaj trochę uprzykrzały życie, ale w porównaniu do tego, co było ostatnio w budynkach, no to nie ma. Nie ma porównania i cieszę się, że tutaj trafiłem. Her suit is leaking. We have to get her to Omicron. Shit, it's bad, real bad. Oh, fuck no! Mam nadzieję, że ktoś jednak przeżył, bo jak na razie to na każdym etapie naszej wędrówki widzimy kolejne pozostałości po ludziach. Ludzi, których opanował wał, jakieś zwłoki, szczątki. A żywego ducha nie ma. Tylko umysły, ewentualnie umysły, które nie do końca wiedzą, co się z nimi dzieje, w jakiej złej sytuacji się znajdują. No i umysł Katrin. Żeby to było tak łatwo, powiedzieć znajdźmy Omikron, wstryknąć palcem i znaleźć rzeczywiście, i wejść do środka. Awaria zasilania. Nie jest to wielka nowość. Szukamy czegoś. O! To jest to coś, choćby to. Nie tego szukałem, ale... Myślę, że nasza postać mogła się solidnie poturbować. Dobra, coś przed sobą widzimy. Jakąś kopułę.
fucking open! And nobody's answering to anything! What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes. Tops. Hey, I'm in red. Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? No i jest Peter Straski, jak powiedziałem, jedna z ważniejszych postaci w całej grze, bo już od samego początku, w tych pierwszych sytuacjach, które śledziliśmy, których słuchaliśmy, pojawiał się Peter Straski. Także no nie jest to przyjemne. Czuję się, jakby nasz stary druh właśnie skonał. Trochę przyspieszył swoją śmierć, miał jeszcze powietrza na jakiś czas, kilka, może kilkanaście czy 20 minut. The world is dead, Richard. Even if we got inside Omicron, what's left? Grab a couple suits and head for Tau? Straski, Jonesy, Hart, everyone is dead. And we are right behind them. We're probably the last people left alive. The last moments of mankind. No oxygen left. Better sit down. Don't want to fall into the abyss. There are worse ways to die. Probably. Why they call you M? Huh? Oh, it's for Emma. Emma Alvaro. I like that. It's a good name. We should have hung out more. I think we would have made good friends. Thanks. I would have liked that. Goodbye, Emma. Bye. Ostatnie chwile ludzkości. Być może to byli ostatni ludzie, tacy prawdziwi, nie tylko umysły, ale prawdziwi ludzie. Smutne to, no właśnie, ciekawe, czy ktoś jeszcze przetrwał po nich. Czy to była ostatnia dwójka, czy o to jej chodziło? Być może jesteśmy ostatnimi ludźmi. To by znaczyło, że już wszyscy chyba pozostali członkowie tej ekspedycji, która akurat wyruszyła do Omikronu, zginęli. No tak, Straski, Jonesy i ktoś tam jeszcze. Hart chyba. I tutaj Emma, Alvaro i Richard. Awaria zasilania. Zablokowane. Przed spłukaniem otwórz zawory i włącz pompę. Okej. Okay. Otwieramy zawory. I to jest pompa. Spłukujemy. Jest autosave. Co się tam stało? Jakiś wybuch czy co?
getting anything. I can't read him like the others. Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. No, niewiele nam pomogła. Kath, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. That's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Okay. Tu jest zagadka. Kath, why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Czyli co, WoW odradza ludzkość w postaci tych proxy? Are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. I just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. But the world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. To już koniec waszej rozmowy? Która mi torpedowała plany rozwiązania zagadki. Ten strumień musimy z tego miejsca, z lewej do prawej strony przeciągnąć. No i oczywiście tutaj nie może to stoczyć się do czerwonego paska. Widzimy, bo to spada. Czyli albo prawą stroną, co nie było dobrym pomysłem, albo dołem. Teraz dołem iść nie możemy, więc prawą albo lewą pójdziemy tędy. A, szybko poszło. Oh, the terminal just lit up. Robiłem to już podczas przygotowania do nagrywania, więc może dlatego tak szybko. Żeby nie było, że jestem tak dobry. No nie, ale nie pamiętałem oczywiście, że dokładnie tak, być może jest kilka możliwości poprowadzenia tego strumienia. Natomiast no, przygotowując się, przypomniałem sobie po prostu, na czym polega ta zagadka. Stan czarnych skrzynek, stan załogi Omikronu, czyli każdy z załogi Omikronu, 12 osób, miał czarną skrzynkę. Czemu tutaj są zakłócenia teraz? To jest zastanawiające. I to wszystko jest offline. Aktualizacja systemu. Proszę, od października 2098 do stycznia 2104 roku. Wolczek, czarne skrzynki aktywne po aktualizacji. Zaimplementowano funkcje zabezpieczające. Golaski. Standardowe rozszerzenie X4B.
Golaski, kalibrator terenowy do wspinacza, narzędzie diagnostyczne do planu awaryjnego po katastrofie, zatwierdź, wciśnij coś takiego, wał X77. Aha, co to oznacza? Potrzeba materiałów do naprawy dźwigu. Teraz wszystko zależy od Alana. Zbędna aktualizacja zabezpieczeń dla paranoicznych szczurów laboratoryjnych. Umarlaki nie gryzą. Sorwari użytkownik. A tutaj nie ma użytkownika w tej notce z 9 marca. Czy to Golaski, czy Sorwari, czy ktoś inny? To było to, ok. Bufor zdarzeń. O, audio jest. Boober, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah. Well, I have this thing I need to take care of, so I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Ale tutaj mieliśmy informację, że są offline, to znaczy, że ludzie nie żyją, czy że nie można się połączyć z czarnymi skrzynkami. Kwarantanna. A, czyli wejście do... tutaj jest zamknięte z powodu kwarantanny. Jakiś kod jest nam potrzebny. Did you do that, Catherine? What? Never mind. UBVZRMSP? To nie jest to. I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about? 6677. To się pojawiło, jakby jakieś zakłócenia nagle i nagle ten kod 6677. Jakby ktoś chciał, żebyśmy odblokowali, znieśli te kwarantanny. Czyżby ktoś też chciał się dostać do Omikronu, albo czyżby ktoś chciał, żebyśmy my się dostali do Omikronu? Ale dlaczego? Czy to człowiek, czy może wał ma w tym jakiś interes? A może coś jeszcze innego? Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown canceled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. I te zakłócenia. Come on, let's get going. No nie wiem. Nie wiem, czy to jest zbieżne. Bo jeśli nasze cele by były zbieżne z celami wał, to znaczy, że może zamiast my wystrzelić ludzkość taką, jaka jest dla nas, jaka powinna być dla nas w kosmos, to my wystrzelimy w kosmos wał być może. Taką, nie wiem, coś przemienione przez wał, tego się obawiam. Skoro wał też ma w interesie odtworzyć ludzkość, ale w ludzkość w pojęciu tej sztucznej inteligencji i ta ludzkość prawdziwych ludzi, czy też nas, torpeduje, chce zabić i chce przerobić na coś innego. Jest to mocno niepokojące i odczuwam dyskomfort w związku z naszymi planowanymi działaniami.
zaraz wam wyjaśnię, dlaczego cofam to, co zrobiłem. Zdaje się, że zapomniałem o jednej rzeczy. Tutaj jeszcze jest przecież drabina, którą można wejść wyżej. Wiadomość przekazana od Stromayera. Adam Golaski ma jak najszybciej stawić się w tecie. Pilne. Ciekawe, czy się tam stawił, czy nie. Adam, czy my słyszeliśmy to imię? Było Richard. Może ktoś przeżył, może przeżył Adam Golaski. On zna to miejsce. Może to on by nam podsunął ten kod. No nie wiem. Już próbuję się łapać jakiejś nadziei, że to jakiś człowiek nam próbuje pomóc. A ciekawe, co się stało ze Stromayerem, bo o jego śmierci jeszcze nie słyszeliśmy. Może on przeżył? Tam coś jest, jakiś moloch. Czyżby to było osławiony Omikron? Tak jest. They didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones. Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Well, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Czyli wygląda na to, że Jonesy straciła tutaj życie i zostali jeszcze Straski, Alvaro i ten Richard. Straski no, zdjął sobie butlę, tak? Odciął dopływ tlenu. I dwie ostatnie osoby to były właśnie Alvaro i Richard. I im zabrakło powietrza. Chociaż chyba widzieliśmy ciało tylko jednego z nich. Jaka awaria mechaniczna? Offline. Awaria mechaniczna użyj innych drzwi. Suma wszystkich nieszczęść. Spada na nas. Może był i to i chlubny eksperyment, żeby uratować ludzkość. Ale niestety nie zabrano się do tego w odpowiedni sposób, jak widać. To wał było największym, jak się okazało, nieporozumieniem. Znów mamy zakłócenia. Może tam być jakieś boczne wejście, nie wiem. Zakłócenia narastają, mam nadzieję, że tutaj żadnego podwodnego potwora już nie będzie. Ups, coś tam spada. Muszę się pośpieszyć.
find that serial killer. Witaj, Omikronie. Jest autosave, więc w tym momencie zakończymy odcinek. Trochę skradankowych rzeczy znów było w pierwszej fazie odcinka. Na szczęście to przebrnęliśmy dzielnie i bohatersko, nie stradając swojego życia tym razem. No, ale teraz kolejna baza, Omikron, i zobaczymy, czy będą potwory, czy będą te proxy, czy będziemy się musieli skradać, przemykać pomiędzy nimi. Zobaczymy. Mam nadzieję, że poradzimy sobie. No dobrze, zobaczymy, co nas czeka w Omikronie. Przed nami już jakieś trupy bez głów. Także nie ma lekko, kolejny raz będzie. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.